A już za chwilkę wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Adama Mickiewicza w Krzepicach w inscenizacji pod tytułem Ojczyzna kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. Jest to cytat słowa, są to słowa Seneki. A uczniów przygotowały pani Urszula Burska-Cąbik i pani Mariola Kluba. Ja tylko dopowiem, że te nasze ważne święta to jest flaga. Jak jest ona obok godła, naszym najwyższym symbolem narodowym, symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami, łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszej najcenniejszych wartości. Barwy narodowe biel i czerwień pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1972 roku podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Zapraszam teraz na widowisko Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzepicach. Wielkie brawa. Uczczenia setnej rocznicy uchwalenia ustawy rządowej. Konstytucja 3 maja stanowiła owoc prac Sejmu czteroletniego, zwanego również Wielkim. Była inicjatywą części posłów i senatorów, którzy przy poparciu króla przygotowali ustawę reformującą ustrój Rzeczypospolitej. Przeciwnicy Konstytucji z inspiracji Rosji zawiązali Konfederację Targowicką, a wojska rosyjskie w 1792 roku wkroczyły na ziemię Rzeczypospolitej. Kilkumiesięczne walki w obronie Konstytucji załamały się po przystąpieniu króla do Targowicy i doprowadziły ostatecznie do drugiego rozbioru. Monumentalny obraz ukazuje przejście twórców Konstytucji 3 maja z gmachu Zamku Królewskiego w Warszawie do kolegiaty świętego Jana, gdzie dokonano aktu zaprzysiężenia ustawy rządowej. Wielkoformatowy obraz Jana Matejki przedstawia bogatą galerię postaci, z których udało się zidentyfikować ponad 40, choć do wielu z nich nie ma absolutnej pewności. Stanisław Małachowski, referendarz Wielki Koronny, poseł z województwa sandomierskiego na Sejm czteroletni. Wybrany jego marszałkiem, jeden z głównych twórców Konstytucji 3 maja. Ignacy Wyssogota-Zakrzewski, chorąży poznański, poseł z województwa poznańskiego na Sejm czteroletni. Pierwszy prezydent Warszawy, współzałożyciel Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej. Aleksander Linowski, poseł z województwa krakowskiego w drugiej kadencji Sejmu czteroletniego. Protegowany króla Stanisława Augusta i jego zaufany współpracownik. Podczas prac sejmowych mieszkał w pałacu pod blachą. Kazimierz Nestor Sapieha, generał artylerii litewskiej, marszałek Konfederacji Litewskiej i poseł z województwa brzeskiego litewskiego na Sejm czteroletni. Poeta, jeden z głównych twórców Konstytucji 3 maja i aktywny członek Stronnictwa Patriotycznego. Hugo Kołłątaj, podkanclerz koronny, mąż stanu, autor koncepcji reform ustrojowych doby Sejmu czteroletniego, jeden z głównych twórców Konstytucji 3 maja.
Franciszek Ksawer Branicki, hetman wielki koronny, lider opozycji antykrólewskiej, przeciwnik reform ustrojowych i Konstytucji 3 maja. Potem przywódca Konfederacji Targowickiej, w powszechnej opinii symbol zdrady narodowej. Stanisław August, król Polski w latach 1764-1795. Inicjator reform ustrojowych i Konstytucji 3 maja. Róża z Martynowskich, żona prezydenta miasta Warszawy. Czasem identyfikowana jako Anna Charlotta Dorota von Meden, księżna kurlandzka, gościła na dworze polskim w 1790 roku. Jej uroda stała się inspiracją dla wielu artystów. Jan Kiliński, z zawodu szewc, w 1791 należał do Rady Miasta Warszawa. Zasłynął jako pułkownik powstania kościuszkowskiego i inicjator insurekcji w Warszawie w 1794 roku, upamiętniony pomnikiem na warszawskim Starym Mieście. Jan Suchorzewski, wraz z synem poseł z województwa kaliskiego na Sejm czteroletni, przeciwnik Konstytucji 3 maja. Groził królowi, że w razie uchwalenia ustawy rządowej zabije swojego syna. Wydarzenie to miało miejsce na Zamku Warszawskim, a nie, jak ukazał Matejko, pod kolegiatą świętego Jana. W 1792 aktywny targowiczanin. Książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta, dowódca dywizji wrocławsko-kijowskiej, generał-lejtnant wojsk koronnych od 1792 roku, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej, głównodowodzący Armią Polską w przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku, bohater czasów Księstwa Warszawskiego. Społeczeństwo było podzielone. Młodzi patrioci rozumieli zasady społeczeństwa obywatelskiego, w którym zakres wolności i swobód zależy od obowiązków ponoszonych na rzecz państwa i społeczeństwa. Natomiast ugrupowanie magnackie dostrzegało dobro państwa z zachowaniem własnych wolności i przywilejów. Obydwie strony uważały się za patriotów. Maja, ślicznego maja, nie było jeszcze. Umył się rano rosą poranną, srebrzystym deszczem. Potem się odarł, prząsąc złota, tęczą plecioną, włosów promienie, związą misternie, wstążką czerwoną. Po słońcach zmuszkach, na lekkich nóżkach, spuścił się do nas. Fiołki, sosanki, kaczeńcu wianki, przyniósł w ramionach. Zieleń i błękit, trele piosenki rozsypał szczodrze, jakże z tym majem, prześlicznym majem było nam dobrze.
tobie. Jeszcze mi historia została. Dlaczego urodziłem się Polakiem, a nie na przykład Francuzem? Tam we Francji dzieją się teraz ważne rzeczy. Napoleon Bonaparte zwyciężył Austriaków i Rosjan. Prusacy się go boją, szukają sprzymierzeńców, a naszego państwa nawet nie ma na mapach Europy. Przecież nie zawsze tak było. Moje dzieciństwo przypadło na ciekawsze czasy. Jakie, mamo? Opowiedz. Panował wtedy jeszcze król Stanisław August Poniatowski. Jaki on był? Jak każdy człowiek, miał wady i zalety. Wielu, a wśród nich swój dziadek, zarzucało mu zbytnią uległość wobec Rosji, której zawdzięczał wyniesienie na tron Polski. Ale był też gruntownie wykształcony i rozumiał konieczność pilnej naprawy naszego państwa. Niestety, nie wszyscy szlachetnie urodzeni podzielali jego poglądy. Jak to? Posłuchaj mojej opowieści, a zrozumiesz. Posępiałem mości Wolski, trunek ciocie wyborny. Świat mam do góry nogami wracałem. A o kim to właśnie pan mówisz? Bo nie pojmuję. O królu jego mościach i stronnikach jego przecie. O kim żeni? Jeszcze trochę? Nic z tego, co się szlachcie prawie przynależy, nie obchodzi się. Mówię wam, panowie, bracia, sami sobie mogiłę sypiemy. Wiele się w naszej kochanej Rzeczpospolitej popsuło. A jak jest zepsute, to i naprawdę wymaga. Od co? Będziemy naprawiać, jak Mazur tego kozika naprawiał. Dał mu naprzód okładki nowe i mówił, że kozik ten sam. Potem rzece odnowił i kozik ten sam miał być, lecz nic z tego starego kozika się nie ostało. Otóż to, albo źle mam było dotąd, za króla Sasa człowiek jak pił, zaciskał pasa. Jeszcze suto miał w kieszeni. I to właśnie, które z naszych było przyczyną. Myśleliśmy o sobie, a nigdy o kraju. A tymczasem, wolne konfederacje, liberum veto, wolne elekcje, pusty skarb i słabe wojsko ściągnęły na nas rosyjskie panowanie. Lecież ważność 3x3. Pusty skarb to przecież zapędy króla do wzmocnienia swych władzy, nie inaczej. A zaś liberum veto chroni nas przed takimi jak waś pan. Co to nam chcą jakieś niemieckie albo francuskie porządki zaprowadzić? Pani Wolski, oszukujesz! Ja oszukuję? To bać pan karty skrywasz. To oszczerstwo, żądam satysfakcji. Patrz, wasz mościowie, musimy kraj ratować, a nie bać się za łby. Moskwa tylko na to czeka, aby u nas jakiś niepokój powstał. I no niech zacznie się coś dziać, a zaraz ich tu obaczymy. Dlaczego ci panowie nie chcieli zmian? Czyżby się ich bali? Raczej wierzyli, że żyją w państwie o doskonałym ustroju. Reformy uważali więc za niepotrzebne, a tymczasem Polska nie rządem stała. Nasz ostatni król to miał nie lada orzech do zgryzienia. Co masz, synku, na myśli? Przekonać innych do swoich planów usprawnienia i wzmocnienia państwa to przecież niełatwe zadanie. Mam rację, mamo? Prawda, synku. Wobec swoich zaciętych wrogów musiał jednak użyć podstępu. Jakiego? Posłuchaj mojej opowieści, a zrozumiesz. Kumy drogie, dokąd tak lecicie? Cóż to za tumult na ulicach? Rzeknijcie, przecież bo mnie ciekawość w środku skręca. A to nie z Maciejowo nie wiecie? A no nie. Mój chłop za pracą do innego miasta poszedł. Sama z dzieciakami zostałam. A w chałupie pracy huk to i nie wiem. Ponad dziś nowe rządy ustanawiać będą. Nowe? To kto rodzić na mnie teraz będzie? Nie nasz król? To nie o króla chodzi, a o całą konstytucję. A co to takiego ta konstytucja? To taki dokument, w którym jest napisane, jak te nowe rządy wyglądać mają.
Póki co, przed zamkiem króla naszego miłościwego wojsko się zebrało, ale widziałam też podążających tam rajców i chorągwie cechów rzemieślniczych. Co tu dużo gadać? Idą tam wszyscy losem ojczyzny przejęci, a ty mnie Maciejowo powstrzymujesz. Czekaj no, a panowie posłowie są? Co z nimi? A są, lecz jeszcze nie wszyscy zdążyli po świętach Wielkiej Nocy powrócić. No to pewno ta konstytucja nieważna będzie, skoro siła posłów nieobecna przy jej uchwaleniu. A ja co innego słyszałam. Ponoć umyślnie tak uczyniono, bo też część panów posłów nie chce nic na lepsze zmieniać. Wtedy uchwalą konstytucję, nim oni na powrót do Warszawy na obrady zjadą się po święta. Ale czy tak się godzi? To już nie nasze zmartwienie. Chodźmy, bo nie obaczam, jak stany sejmujące konstytucję proklamować będą. Zdaje mi się, że już za późno. Patrzcie, kumy, tam marszałka widzę i werble już słychać. Bogu niech będą dzięki. Znaczy to, że udało się ustawą rządową przyjąć. Kraj uratowany. Takiego maja, ślicznego maja, nie było jeszcze jakam żyje. Ludu Warszawy! Oto konstytucja, której treść wobec wszystkich poddanych wiadomą czynimy. Rzeczpospolitą czynimy monarchią konstytucyjną, dzięki skupieniu władzy w osobie króla i konstytucji. Tron Rzeczypospolitej czynimy dziedzicznym, jako dawniej bywało. Elekcje zeźniesione zostają. Takoż zostaje zniesione liberum veto, aby sejmy więcej zzywane nie były. Uchwały sejmowe większością głosów odtąd podejmowane będą. Wprowadzam podział władzy na prawodawczą, sejm i senat, wykonawczą, król i straż prawa i sądowniczą, sądy. Dla obrony granic Rzeczypospolitej czynimy armię stałą, 100 tysięcy żołnierzy liczącą. Uchwalamy podatek stały dla szlachty i duchowieństwa, miesząc z miast królewskich do posiadania ziemi i sprawowania urzędu dopuszczamy. Chłopów pod opiekę prawa i rządu krajowego bierzemy. Thank you.
było dalej z tą konstytucją? Niestety, przeciwnicy konstytucji poprosili carycę Rosji o pomoc przy jej obaleniu. Interwencja wojsk rosyjskich doprowadziła do kolejnego, ostatniego rozbioru Polski. Nasi sąsiedzi, Rosja, Prusy i Austria, rozdzielili między siebie ziemie polskie. Wy, moje kochane dzieci, urodziliście się już pod zaborem pruskim. Ale uchwalając tak ważny dokument jak konstytucja, dowiedliśmy przecież, że nie jesteśmy gorsi od innych narodów. Mam rację, mamo? Tak, synku. Niech pamięć o tamtych wydarzeniach pozwoli nam przetrwać ten trudny dla naszej ojczyzny okres. A gdyby tak u nas pojawił się Napoleon Bonaparte, pomógłby nam pokonać tych wstrętnych zaborców. Polska byłaby znowu wielka i wolna jak niegdyś. Synku, ojczyzna kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. Z jej dziejami jest jak z życiem ludzkim. Chwile wesołe i smutne przeplatają się ze sobą. Kiedy jest ci źle, to potrzebujesz pomocy i pocieszenia. Teraz nasz kraj jest w potrzebie, a my musimy zrobić wszystko, żeby mu pomóc. Po obaleniu Konstytucji 3 maja nastąpiły rozbiory Polski, która utraciła niepodległość na 123 lata. Wiele pokoleń Polaków poświęciło swoje życie. By ojczyzna powróciła na mapę Europy. Ci, którzy ją opuścili, cierpieli ogromną tęsknotę. Cyprian Kamil Norwid, moja piosenka 2. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużo popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej, tęskno mi, Panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, którzy mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, Panie. Tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie. Przyjaźni mojej, tęskno mi, Panie. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Dziś żyjemy w wolnym kraju. Żyjąc z teraźniejszością, musimy pamiętać o przeszłości, tej chwalebnej i tej bolesnej, bo ojczyzna kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. Niewiele było ciemno. Wiem, że z pochyloną głową stałam, tak jak stoi się w kościele. Ale stałam, nie widziałam, było ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Podejdź bliżej. Więc podeszłam jak skruszony obywatel do przedstawiciela władzy. Podejdź bliżej. Już wiedziałam, że ucieczka błyskawiczna tu niczemu nie zaradzi, więc podeszłam, posłuchałam, bo ciemno, lecz słyszałam wciąż ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. To nie wróg był, był głos cichy i subtelny, ale polski nieskazitelny. To nie wróg był,
to nie był wróg na pewno. Ona była tuż nade mną. Słyszałam ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć ci przyszło. Stwierdzić komu, bo myliły się epoki lub stulecia. Było ciemno. Może tam Mickiewicz, jaki wydał zgrabnie romantyczną wiarę krzesła. Był niezorientowany, w tym kraju tak kochany, dawno nie był już widziany. Może Małwit, bo coś miał duże łza, gdzie z nad planety spada i groby przecieka. Ale skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać? Teraz w modzie nienawidy, filozofie Eurypidy, więc użyj ten głos, ten głos, ten głos, ten głos. Było ciemno, sama nie wiem jak do domu, wprost doszło mi do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak w niebie i dlaczego? Nie wiem, nie wiem. Pochyloną głową stałam, wierzcie nie zwariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam na głos, na głos, na głos. Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło. Żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą. Ja to mam szczęście. Drodzy uczniowie, nie schodźcie, pokażcie nam się jeszcze, bo chciałabym, żebyście tutaj pokazali się jeszcze raz nam na scenie. Wystąpili dla Państwa Klara Kulawik, Zuzanna Mazurek, Julia Surowska, Maria Radomska, Oliwia Nogalska, Daria Światłowska, Jan Sławuta, Tomasz Nogalski, Igor Rybak, Jakub Patrzykowski, Franciszek Wcisło i Konrad Klekotka. Wielkie brawa jeszcze raz dla tych młodych uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzewicach. Poproszę teraz na scenę pana Mateusza Grubę. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Jestem naprawdę wzruszony tym pięknym występem młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzewicach. Pani dyrektor, na Pani ręce przekazuję tutaj największe wyrazy uznania za ten występ. Pięknie młodzież przybliżyła nam historię, tą niełatwą historię, trudną historię tamtych czasów. Musimy o tym pamiętać. I musimy to pielęgnować, abyśmy mogli przekazywać
kolejnym pokoleniom właśnie te ważne wydarzenie z życia tych, którzy o tą wolność przed nami walczyli. A musimy pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. O wolność trzeba dbać, wolność trzeba pielęgnować i o nią trzeba cały czas walczyć. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten występ. Gratuluję tego występu. Z tego miejsca chciałem też podziękować i pogratulować chórowi, który występował na początku, bo on tak pięknie przypomniał nam te stare nasze piosenki, pieśni, które wcześniej były śpiewane. Myślę, że będziemy ten dzień pielęgnować. 3 maja jest przed nami, ale to jest bardzo ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Pamiętajmy o nim, a Państwu życzę na ten majowy weekend wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękujemy. Ja tylko jeszcze przypomnę, że uczniów przygotowała pani Urszula Burska-Cąbik i pani Mariola Kluba. Wielkie brawo jeszcze dla tych pań, które tą całą instynizację tutaj przygotowały. Dziękuję serdecznie Państwu za ten dzisiejszy wieczór i spędzenie go z nami. Wszystkiego dobrego.